ziarnko do ziarnka i się uzbierało naszym strażakom, tym zawodowym i ochotnikom. 78 pojazdów gaśniczych, specjalnych i pomocniczych. Wszystkie służą bezpieczeństwu mieszkańców powiatu suwalskiego. Ale Państwowa Straż Pożarna w Suwałkach to przede wszystkim ludzie gotowi nieść pomoc i ratunek. Na koniec minionego roku mieliśmy 87 strażaków zawodowych, których wspiera 4-osobowa grupa cywilnych pracowników. W tym roku obsada strażacka wzrosła o 1 etat i dzięki temu powstała w naszym mieście druga jednostka ratowniczo-gaśnicza. W 2019 roku strażacy do pracy wyjeżdżali średnio co niespełna 8 godzin. Raz na dobę jechali do pożaru. Średnio co 12 godzin likwidowali inne zagrożenia lokalne. Stosunkowo często zdarzały się alarmy fałszywe. Jak wyjaśnił Arkadiusz Buchowski, miejski komendant Państwowej Straży Pożarnej, zazwyczaj były to sygnały z czujek monitorujących obiekty. Najczęściej strażacy interweniowali w 2019 roku wiosną. Był również letni wzrost zdarzeń drogowych. Tych ostatnich ogółem odnotowano nieco mniej niż rok wcześniej. W naszych statystach odnotowaliśmy 4 ofiary śmiertelne, podczas tych zdarzeń 115 osób poszkodowanych. Do najważniejszych zdarzeń, w których potrzebna była interwencja strażaków, komendant zaliczył. Katastrofa budowlana przy ulicy Zarzecze, także tu nawet specjalistyczna grupa poszukiwawcza z Łomży przyjeżdżała, było podejrzenie, że mogą być ludzie jeszcze pod spodem, także zadziałała procedura. Wybuch gazu w bloku przy ulicy Wojska Polskiego w czerwcu. Bo wypadały szyby, no dość taki mocny wybuch był. Wypadek na ulicy Wojska Polskiego. Proszę Państwa, samochód rozpadł się na dwie części. Faktycznie rozpadł się na dwie części. Rzeczywiście takie wyglądające bardzo poważnie, natomiast tylko poszkodowana osoba. No i wiele zdarzeń, między innymi zdarzenie w Żubrynie, takich zdarzeń na drogach mamy no, dość sporo. Jeżeli, proszę Państwa, chodzi o pożary w powiecie suwalskim, spadek, nieznaczny spadek o blisko 30, mimo tego, że ten pożar, że ten okres wiosenny był dość suchy, mimo tego mamy zanotowany spadek tych pożarów, z czego nie ukrywam się cieszymy. Jeżeli chodzi o, co bardzo nas też interesuje, pożary budynków mieszkalnych, utrzymuje się to na podobnym poziomie o 3 więcej, także to jest nieznaczny wzrost, natomiast podobnie jak w ubiegłym roku utrzymuje się ten stan. No i najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowa eksploatacja niesprawnych urządzeń grzewczych. Piece, trzony kuchenne i tak dalej. To jest ten najczęstsza przyczyna tych pożarów. Najtragiczniejszy pożar strażacy odnotowali w Jemielistem. Ogólnie we wszystkich zdarzeniach, w których strażacy podejmowali działania, zginęło 14 osób. 163 zostały ranne. 49 osobom strażacy bezpośrednio udzielali pierwszej pomocy. 36 osób wyprowadzili ze strefy bezpośredniego zagrożenia. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach bardzo docenia pomoc strażaków ochotników. Szczególnie wyróżniają się spośród nich ochotnicy z Filipowa. Łącznie ochotnicze straże pożarne otrzymały wsparcie finansowe i sprzętowe warte 500 000 zł. Dzięki wsparciu zewnętrznemu strażacy w 2019 roku mieli rekordowy, aż 15-milionowy budżet. Zwiększenie budżetu w ramach programu modernizacji w ubiegłym roku było blisko 4,5 miliona ponad. Zwiększenie budżetu jeszcze z rezerw pozostałych o 56 tysięcy na zakup sprzętu. Zwiększył komendant główny, zwiększył nam budżet o 1 025 000. Także to jest znacząca bardzo kwota. I komendant wojewódzki zwiększył nam również budżet o 341 tysięcy. Panie komendancie, bardzo dziękujemy. To bardzo było istotne, żeby właściwie funkcjonowała komenda i jednostka. Suwalscy strażacy od minionego roku cieszą się również nową siedzibą komendy miejskiej. Kosztowała ponad 12 milionów, ale była to inwestycja bezwzględnie konieczna. 600 tysięcy kosztował nowy plac ćwiczeń. Jednostka może się cieszyć między innymi nowym, wysokospecjalistycznym wozem służącym do działań w trudno dostępnych miejscach, który kosztował 1 200 000 zł. To wszystko jest w ogromnej mierze wynikiem przyjętej polityki rządu, mówił podczas rocznej odprawy Jarosław Zieliński. Rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo mocno postawił na bezpieczeństwo. Nie tylko w tym wymiarze ochrony przeciwpożarowej, ale w każdym innym sektorze bezpieczeństwa państwa i obywateli, i wszędzie mamy dobre efekty. Dla modernizacji służb mundurowych powstał
specjalny program z budżetem ponad 9 miliardów złotych dysponowanym przez okres 4 lat. 2020 rok jest ostatnim okresem przewidzianym w programie. Jarosław Zieliński, do niedawna nadzorujący Krajowe Służby Mundurowe, podkreślił, że realizacja modernizacji zależała nie tylko od środków finansowych, ale również od ogromnej determinacji wielu osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Głos w spotkaniu zabrał także obecny na odprawie prezydent Suwałk. Ja w imieniu mieszkańców swojego miasta chciałbym pogratulować tego dobrego roku 2019, historycznie dobrego roku. Widzieliśmy tutaj na prezentacji, że ten rok był naprawdę rokiem pod każdym względem dobrym, bo ta nowa jednostka tutaj, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, ale i druga jednostka na południu, w zakładach biurowych, TANE powstała chyba w ubiegłym roku, także poprawiło się bezpieczeństwo w Suwałkach, ale również i w okolicznych miejscowościach. Ta ilość sprzętu, te dodatkowe etaty, to czyni wszystko, że będziemy mogli spać spokojnie, bo Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna czuwa i w każdym minucie, tak jak pan poseł mówi, może podjąć swoje działania, bardzo profesjonalne działania, i za ten profesjonalizm, za te wszystkie inwestycje chciałbym serdecznie podziękować. Padały tutaj słowa, wiemy, kto się przysłużył do tego, że mamy tutaj jednostkę nową w Suwałkach, że mamy nowy sprzęt, nowe kadry. Nie ulega wątpliwości, pan poseł, pan minister był blisko tych spraw, podejmował decyzje, ale również i komendant wojewódzki.